W Cieszyńskim Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa Klubu Kapitału Śląska Cieszyńskiego. Jak mówił jego prezes Marek Maślanka, klub chce m.in. pomóc wejść na rynek pracy absolwentom szkół średnich. Chcemy ściśle współpracować ze starostem w niedługim czasie. Ja jestem też przedstawicielem firmy MDM, która jako pierwsza w rejonie otworzyła tak zwaną klasę patronacką. Już wiem dzisiaj, że to ma bardzo pozytywny wpływ przede wszystkim na jakość szkolenia młodzieży, bo niestety tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że technika idzie bardzo do przodu i w zasadzie żadne starostwo, nie tylko w Polsce, ale i chyba w Europie, nie jest w stanie nadążyć, jeśli chodzi o kupowanie pomocy naukowych, w tym maszyn, na których się trzeba szkolić. Jak przekonywała Janina Żagan, wicestarostka powiatu cieszyńskiego, klub powinien przede wszystkim skoncentrować swoje działania już na uczniach z 7-8 klas szkół podstawowych. Musimy mieć z Waszej strony informację, czego oczekujecie, w jakim miejscu. I my już to sobie rozpracujemy. Teraz zebraliśmy informacje ze szkół podstawowych dotyczące tych roczników, które za 2 lata, za rok zawitają do naszych szkół. Współpracujemy z tymi szkołami, także myślę, że nie będzie problemu, jeżeli damy im też listę potencjalnych zawodów i miejsc pracy w pobliżu. To już jest praca wychowawcy, to jest praca tych wszystkich służb, które wiążą się z przygotowaniem ucznia do pracy w ogóle, do życia dorosłego. I to się zaczyna w szkole podstawowej, bo w szkole średniej to już jest za późno. On już jest po wyborze, on już dokonał wyboru. Pojedyncze przypadki zmieniają i zawód, ale generalnie to już jak się... Nowy zarząd klubu działa od czerwca tego roku. Jak przyznaje Maślanka, jego działalność jest istotna pomimo programów rządowych dotyczących rynku młodych pracowników. Władze państwowe mają jakieś swoje programy, które wspierają tego typu działania, ale wydaje mi się, że młodzież czy w ogóle osoby zainteresowane muszą gdzieś to wyczytać, gdzieś się o tym dowiedzieć, a tutaj widzimy, że konieczne jest działanie bezpośrednie, że my musimy pójść do szkoły i klub Kapitału Śląska Cieszyńskiego i starostwo i tam, że tak powiem, jak to się mówi, działać. Jak dodaje, do klubu należy obecnie kilkudziesięciu członków. Wydaje mi się około 70-80. A jakie są warunki przystąpienia? Warunki przystąpienia są takie, że trzeba być przedsiębiorcą, który jest zarejestrowany na terenie starostwa cieszyńskiego starostwa i trzeba wpłacić składkę roczną, która wynosi powyżej 1000 zł, wynosiła powyżej 1000 zł. W tym roku nie bierzemy w ogóle składek, bo mamy taki, a nie inny rok. Jest to rok pandemii, nie mogliśmy działać, nie mogliśmy w zasadzie zrobić tego, co chcieliśmy zrobić, więc nie chcemy przyjmować składki. W przyszłym roku to będzie pierwszy rok składkowy po pandemii i myślę, że gdzieś w okolicy 1500 zł będzie wynosiła składka. No i też chyba łatwiej będzie funkcjonować w czasie po pandemii. Dokładnie tak. Ja myślę, że jeśli mowa o składce, to też trzeba tutaj w tym miejscu powiedzieć o tym, że będą bardzo wyraźne korzyści dla przedsiębiorców i wydaje mi się, że z nawiązką ta składka zostanie wrócona, jeśli któryś z przedsiębiorców patrzy na to w ten sposób. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.